Sprawdźmy, czy potrafimy wykonać takie dzielenie: dwie trzecie podzielone przez 5. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie sami, ile to wynosi. Można takie dzielenie wykonać na parę sposobów. Na początek zastanówmy się nad samą ideą takiego dzielenia podejdźmy do problemu koncepcyjnie. Dodatkowo, zróbmy to w sposób graficzny będzie bardziej obrazowo. Najpierw znajdźmy jakąś reprezentację graficzną dwóch trzecich. Niech ta figura przedstawia jedną całość, niech nasza całość będzie kwadratem i podzielmy ją na trzy równe części. Każda z tych części to trzecia część całości, jedna trzecia. Mamy w działaniu, które mamy wykonać, dwie trzecie, czyli dla nas ważna jest ta. Część całości. Te dwie ze wszystkich trzecich części całości. I te dwie trzecie chcemy podzielić na pięć albo przez pięć. Możemy to zrobić tak, że podzielimy tę zakolorowaną część kwadratu na pięć równych części. Żeby było prościej, podzielmy cały kwadrat na pięć równych części, nie tylko zakolorowaną część. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć równych części. Podzieliliśmy dwie trzecie, czyli ten obszar, na pięć równych części. I pytanie, ile wynosi pojedyncza taka część? To jest jedna część z pięciu z naszych pierwotnych dzielonych na kawałki dwóch trzecich. Moglibyśmy zaznaczyć dowolną z pięciu części, bo wszystkie one są równe. Każda z nich to taka sama jedna piąta z dwóch trzecich. Pięć jednych piątych z dwóch trzecich razem tworzy dwie trzecie. Jaką liczbę taka 1 piąta przedstawia? Możemy odpowiedzieć na to pytanie, określając, jaka to jest część całej jedności, czyli całego kwadratu. Będziemy wtedy wiedzieli, jaka to liczba i jaki jest wynik dzielenia 2 trzecich przez 5. Widać na tym rysunku, że kiedy trzecie części całości podzieliliśmy na 5 równych kawałków, to skonstruowaliśmy w ten sposób 15 części całości powstało 15 równych prostokątów, które razem składają się na jedną całość. Wiemy, że są to 15, bo mamy 1, 2, 3 części całości, nasze pierwotne trzecie, 3 kolumny, i zostały one wszystkie podzielone na 1, 2, 3, 4, 5 równych części, na 5 rzędów. Czyli każdy taki mały prostokąt to 15 część całości. 3 razy 5 to 15. Zamiast mnożyć... 3 razy 5, możemy też zliczyć po jednym te małe prostokąty, i też okaże się, że jest ich 15. I widać na tym rysunku, że zaznaczony fioletowym kolorem obszar to dwie takie 15. Jedna 15 i druga 15. Czyli 2 trzecie przez 5 to 2 15. Tak sprawa wygląda od strony koncepcyjnej. Łatwiej przy pomocy takiej wizualizacji graficznej zrozumieć pojęcie dzielenia. Można też takie dzielenie potraktować w inny sposób. I w taki właśnie sposób będziecie na pewno częściej dzielili ułamek przez liczbę. Przez liczbę całkowitą. Dzielenie ułamka przez jakąkolwiek liczbę to to samo, co mnożenie przez odwrotność tej liczby. Jak to działa? 5 to to samo, co 5 pierwszych. I 2 trzecie podzielone przez 5 to to samo, co 2 trzecie razy odwrotność 5. Albo odwrotność pięciu pierwszych, czyli razy jedna piąta. Odwrotność uzyskujemy zamieniając miejscami licznik z mianownikiem. Takie mnożenie możemy też powiedzieć, że jest to jedna piąta z dwóch trzecich. Na tym rysunku będzie to znowu ten obszar. Koncepcyjnie widać na rysunku o co chodzi i widać, że wynik dzielenia to dwie piętnaste. A w sensie czysto obliczeniowym Mamy tu mnożenie ułamków zwykłych. Wystarczy więc pomnożyć liczniki: 2 razy 1 to 2, i pomnożyć mianowniki: 3 razy 5 to 15. Mam nadzieję, że ten graficzny sposób pomaga Wam zrozumieć sens zamiany dzielenia ułamka przez liczbę na mnożenie przez jej odwrotność. I potem sens mnożenia ułamków: licznik razy licznik i mianownik razy mianownik.